może się pojawić tak zwany bon podarunkowy. Mhm. Czyli sprzedawca mówi, dobrze, ja przyjmuję od Państwa ten towar, który się nie podoba. Ale pieniędzy nie oddaję. Tak, ale pieniędzy nie oddaję, tylko zwracam Państwu te pieniądze na taki bon podarunkowy. I to jest normalna, zdrowa praktyka. Może się ona pojawić. Ona byłaby zagrożeniem i UOKiK zajmowałby się tego typu działaniem, gdybyśmy mieli do czynienia z sytuacją reklamacji, czyli wadliwego towaru i wtedy uzależnienie sprzedawcy od przyjęcia tej reklamacji, właśnie od przelania tych pieniędzy na bon podarunkowy.